O czy wy już jesteście, a ja tutaj jeszcze przygotowuję sobie pliczek trzeci HTML? No, ale cóż, będziemy właśnie teraz mówić o wypunktowaniu i wynumerowaniu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o strukturze dokumentu, o nagłówkach. Prawda, tu zapraszam do poprzedniego odcinka, jeżeli ktoś nie widział, utworzyliśmy stronę, w której jest tytuł. Treść, treść składa się z wielu akapitów, no i czasami potrzebujemy w treści no coś wypunktować. No na przykład lista zakupów. Jeden mleko, dwa masło, trzy chlebka, szamonka, 4, 5, 6. No i teraz, żeby to wypunktować, mogę użyć na początek dwa rodzaje list. To się nazywa lista, lista numerowana albo lista punktowana. Zaczniemy od punktowanej. UL od undefined list. Niezdefiniowana lista i teraz koniec UL, oczywiście zgodnie z zasadami. Początek listy, koniec listy. Tak? I teraz w tym ul każdy element to będzie LI. List item. Element listy po angielsku. No i oczywiście każdy list item też ma początek i koniec. No i tu na przykład mleko, utworzyłem tego typu listę. I zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście tutaj trzeci. Mąka kasza, Neko kasza, Mąka cukier. Oczywiście skopiowałem znowu ten arkusz stylu w pierwszy CSS, ten, który nam się przewija przez cały ten początek kursu. No więc dalej mamy to różowe tło, dalej mamy te marginesy. No, wizualnie się tu nic nie zmienia, pojawia się tylko lista wypunktowana. No i teraz taką listę mogę zamienić. Na listę numerowaną, podmieniając O, znaczy U na O. I w tym momencie mam już kolejne numerki. Teraz tak, dlaczego OL, nie wiem, w tej chwili musiałbym to poszukać, jakiś skrót rozwinięcia po angielsku na to jest, teraz mi wyleciał z głowy, ale OL to lista numerowana, UL undefined list, lista nienumerowana. I teraz ta lista może być oczywiście wielopoziomowa. Jeżeli mamy kasza, kasza jaglana, kasza gryczana, no to tu, gdzie mamy kaszę, tylko trzeba dobrze zapanować nad tymi znacznikami, bo mam LI odpowiadający za kaszę. Ja sobie go mogę rozszerzyć tak, wizualnie, bo w HTML-u ten układ nie ma znaczenia dla wyświetlania. Jeżeli rozszerzyłem to w ten sposób, to działa dokładnie tak samo. I teraz pomiędzy li odpowiedzialnym za kaszę i końcem li odpowiedzialnym za kaszę mogę wstawić kolejną listę, specjalnie zrobię wcięcie, żeby nad tym panować. Jeżeli nie zrobicie wcięcia, zrobicie wszystko od brzegu, to się to totalnie zleje i nic z tego nie będzie. Ale tu daję kolejne ul i to, no te linie mogę wywalić, Ach, nie tak chciałem. To nie tak miało być. O! I teraz wewnątrz kaszy mogę zrobić kolejne Li. Jaglana, tak? Najlepsza kasza, uwielbiam kaszę jaglaną. Jest pyszna i zdrowa. Kasza, gry, e, Li na przykład, Gryczana. O tej nienawidzę. No i weźmy te dwie kasze na razie. Tak? Dwie kasze. Zapisuję, uruchamiam i mam listę w tym momencie złożoną. Jest jeden mleko, dwa kasza i kasza dzieli się na jaglana, gryczana. Dałem undefined list, no więc ona jest jako kropeczki. Przy czym, jest to wcięcie, to nie są to kropeczki pełne. Przeglądarka sama jakby dba o to, żeby kolejne poziomy odpowiednio oznaczać. Możemy to zmienić w CSS-ie, ale na początek nie będziemy grzebać w CSS-ie, jeżeli chodzi o listy. No, bo tu już samo użycie list bywa trochę problematyczne. Zwłaszcza jeżeli tu mamy lista wewnątrz listy. Tu osoby początkujące, moi uczniowie, często gdzieś się gubią, dlatego ten odcinek taki bardzo króciutki, ale spróbujcie teraz samodzielnie stworzyć sobie różnego rodzaju listy. I zbudować lista, która będzie wewnątrz innej listy. A może jeszcze trzeci poziom, bo może jeszcze ta jaglana. Będzie miała wewnątrz swojego Li kolejne na przykład UL. Czemu nie? I w tym UL-u na przykład kasza jaglana, no co może być? Pakowana. To oczywiście Li. I koniec Li. I na przykład nawagę. I w tym momencie moja jaglana jest wcięta poziom głębiej. Przeglądarka sama o to zadbała, bo dobrze zaplanowałem te LI i UL. -e. Jeżeli dobrze zaplanowałem ten układ tych znaczników, no to w tym momencie sama przeglądarka będzie robiła nie dość że wcięcia czyli wizualnie nam tą listę uporządkuje a poza tym no, będzie też każdy kolejny poziom dostawał inny znaczek. Tak? Poziom pierwszy miał ciemną kuleczkę. Poziom drugi ma jasną króleczkę. Poziom trzeci ma ciemny kwadracik. Oczywiście my to możemy w CSS-ie zmieniać, i jak dojdziemy do tego momentu, no to będziemy w CSS-ie jeszcze gdzieś potem ustawiali te wartości. Na razie, na chwilę obecną, bardzo proszę, żeby przećwiczyć i dobrze panować nad tymi zaznacznikami, że jeden zagłębia się w drugim i ten w tym drugim LI. Jest kolejna lista, i ta kolejna lista ma swoje LI, i w nich mogą się zagłębiać kolejne listy i kolejne listy. Więc podobnie jak to było z nagłówkami, gdzie było H1, H2, H3, no tu nie mamy niestety tego 1, 2, 3 tych poziomów, ale te poziomy się robią poprzez zagłębianie jednego w drugie. No więc zapraszam do kciuka w górę, dzięki temu więcej osób będzie widziało, że te filmy są. Dzięki temu YouTube to bardziej wypozycjonuje. Zapraszam do prenumerowania kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie zaprenumerował. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pa!